Cześć, witajcie, to ja, Jakub z kanału My Jesteśmy Nice. I to pierwszy vlog na tym kanale. Dzisiaj jedziemy rowerami. Jest ze mną Cygan. Dajcie suba. No tak, tak, nie zapomnijcie o zostawieniu suba, łapki w górę i co tam się jeszcze robi. Tak, wpadajcie też na kanał Cygana, macie w opisie. A my już bez zbędnego przedłużania jedziemy. Muszę sobie wypić wodę. Już się trochę zmęczyłem. Dobra. I ogólnie jesteśmy koło opuszczonego dworca PKP, który nadaje się już tylko do... który nadaje się tylko już do jeżdżenia pociągów towarowych. Raczej nie będzie, ale może zaraz zobaczymy. Zabytkowa wieża ciśnień. Tam jest cygan. Ale nie pytajcie. Kapibara cyganiara dokładnie. Tam jest dworzec PKP, zaraz sobie pod niego podjedziemy. Dobra, już idziemy, ale trochę mi ciężko nagrywać jedną ręką. Więc nagrywam dla was jedną ręką, ale to jest bardzo ryzykowne. Nie polecam tak jeździć, ale no cóż się robi dla YouTube'a, który jest moją pasją. Tak jak budynek sklepu pasji. Widzimy znak parkingu. Przystanek autobusowy, który... Nie wiem, czy odjeżdżają stąd autobusy, ale jest znak przystanku. Troszkę niebezpiecznie tutaj, bo tutaj stąd można spaść. Niby przystanek autobusowy, ale można stąd spaść. Nie polecam, cygan prawie spadł. Zapraszam na kanał Kapibara Cyganiara. Nie spodziewałem się tutaj aż tylu samochodów, ale... O, właśnie jedzie koparka. No... Jeszcze trochę sobie podjedziemy gdzieś i wam jeszcze trochę nagramy, bo to nie będzie koniec naszej wycieczki. Cygan, dokładnie kapibara cyganiara chce zdobyć srebrny przycisk, ale też u nas zostawcie subskrypcję, bo mamy już 100 subskrypcji, bardzo wam dziękuję i obejrzcie ten filmik do końca. Ja z nimi współpracuję, to też coś nie mogę. Pożałujecie. Dobra, jesteśmy już troszkę dalej. Nie wiem, dawaj sobie jakiś chcesz. To jest bardzo luźny vlog, bo szczególnie, że dzisiaj nic nie robimy, bo są egzaminy ósmoklasisty, dokładnie to ostatni dzień. Nie wiem, kiedy ten vlog wleci, na pewno kiedyś. Kiedyś on sobie wleci, muszę się orientować. Trochę samochodów tutaj jeździ i zaraz jedziemy tam, gdzie raczej nie będzie samochodów. W ogóle nie ma ludzi, jesteśmy prawie tylko my. Oprócz samochodów, koparek i w ogóle, bo tutaj nowe ścieżki rowerowe i w ogóle robią. Zaraz sobie podjedziemy trochę kawałek i jeszcze wam nagram. Jesteśmy koło ogólnie torów i w ogóle. No nie wiem. Tam są ogólnie takie znaki dla pociągów. Tutaj jest kapibara cyganiara. W ogóle nie widać swojego kanału, ale okej. No. Nie chcę wam ogólnie nagrywać byle czego, ale ogólnie muszę wam coś powiedzieć. Próbowaliśmy z cyganem kupić selody w Żabce. Ja mam ogólnie blika. Ale... Solo? Lody solo, tak.
I ogólnie ten blik coś nie działał i czekaliśmy przy takiej pani, ale coś nie działało, więc... No nie wiem, jeszcze podjedziemy do Biedronki i w Biedronce spróbujemy kupić. Ja mam z takiego świderka, ale wyszliśmy z Biedronki, a nie z tego, a nie z Żabki, więc nie wiem, ja mam takiego świderka pomarańczowego, a Cygan ma truskawkowego. Nie będziemy też promować, ale zaraz sobie go zjemy i lecimy w dalszą podróż. Do Stegny. Tak, do Stegny. Zobaczymy, czy ukradli nam rowery. Oczywiście, że ukradli nam rowery. Dobra. Otwieramy mojego loda. To jest mój rower, taki trochę bardziej słabszy. A Cygana to jest trochę taki lepszy. Dobra, a więc ogólnie pierwszy test. Taki średni, bo taki słodki. Zarąbisty. Ale chyba lepszy te solo. Ale nigdy nie jadłem. Dobra, ogólnie Cygan będzie teraz robił coś w banknocie, nie wiem co. Pokamerujemy Cygana. Okej? Jest kosz. To jest Cygan. Zaraz będziemy lecieć, ale jeszcze chwilę sobie zjemy. Ja wam polecam wam. Jesteście się do okno, to nie jesteście turnotni. Nie, nie polecam. Nie polecam. Do zobaczenia. I ogólnie ja nie mogę wypłacać blikiem. Dobra, nagramy wam później, bo Cygan trochę się odkleja. Przygody Cygana. Polecam. Magda Gessler. Cygan ogólnie ogląda swoje filmiki. I my jesteśmy już troszkę dalej, na takim jednym osiedlu, nie z drzewem, gdzie. A. Możecie mnie zasubskrybować. Tak, kapibara, cyganiara oraz... Patrzcie, mamy 3 subskrypcje, o. Nie widać, ale okej. Okay. No Kuba, pusta, czy my jesteśmy na izbę, dam w opisie. Nie, my jesteśmy na izbę, będzie... No, bo to będzie filmik na nasz kanał przecież. No może. No dobra, obiecałem ci tam. Chłop chce to robić ogólnie. Trochę jesteśmy za miastem. Dobra, ja sobie... I tutaj. No ogólnie na tym, tak jakby na tej dzielnicy, która nie jest dzielnicą, bo jest to bardzo małe miasto. Zamontowali jakieś... mój kanał na warsztaty filmowe Emgo. Wskaźniki liczby prędkości na fotowoltaikę, więc szacun miasto. Ogólnie tutaj jest też ścieżka rowerowa. Dobra, ogólnie Cygan już ode mnie uciekł, tam gdzieś jest, ale ja nadal jadę. Trochę ciężko jest tak nagrywać, więc będziecie widzieć tylko moją twarz, ale spokojnie, jak zrobię się kamerki takiej, to będzie, to postaram się i zrobić moją twarz i widok roweru, tak jakby, żeby było widać. Gdzie, jak jedziemy. Są wiatraki na fotowoltaikę, to też się szanuje. Jest piękna ścieżka rowerowa, którą można sobie jechać. Co ogólnie więcej gadać, Cygan gdzieś tam z tyłu jest. Bo coś tam ogarnia jeszcze karabusa na jakieś zajęcia. Mamy takie zajęcia poza szkołą i on wysyła tam właśnie swój kanał. No bardzo, bardzo. Wiecie jak to jest. Tutaj sobie przejedziemy na pasach, bo są pasy i przejazd dla rowerów.
bardzo ładnie tutaj odnowili. A tak na serio to jesteśmy w Polsce. Co tutaj dużo gadać. Jedziemy jeszcze trochę i będziemy pewno zawracać. Do końca ścieżki rowerowej jedziemy. Dobra, poczekam chwilę na cyklonę. Popatrz. Zegar już tam jest, muszę zbliżyć go. No trochę daleko jest. Dobra, bo ogólnie jak dostanę kamerkę, to będziecie widzieć, to kamerka będzie nagrywać, co jest przed nami. A my będziemy, a ja będę tylko kamerował siebie telefonem. Ogólnie cygan mi tutaj robi prawa autorskie, więc bardzo prosiłbym, żeby wyłączyć tą muzykę i muszę dla was przestać chwilę kamerować, bo cygan coś włączył, nie? Jakby nie było. Ej, bo ogólnie widziałem takiego fajnego samochodu, ale nie wiem, czy mi się zdąży nagrać. Poczekajcie. Dobra, dam radę. Dobra, dam radę. Takiego małego. Tam jest taki mały samochodzik. Wiecie, jaki on był słodki? Musiałem trochę uciec tak jakby przed cyganem, bo no cygan puszcza sobie muzykę, a wiecie jak to jubek. O kurde, prawie mam spadł. Wracamy już i jeszcze jedziemy na plażę. Więc będzie bardzo fajnie. Nie wiem, czy mam tutaj sens pokazywać cokolwiek, bo i tak nie będzie nic słychać, bo jest wiatr, a to jest ta sama droga, którą jechaliśmy w tamtą, więc ja wyłączam was i przejeżdżam sobie i do zobaczenia. Dobra, ogólnie jesteśmy nigdzie, ale gdzieś jesteśmy. Jestem z cyganem. Pokażemy zaraz wam cygan kład. Cygan! Będziesz musiał pokazywać kłada na odcinku. Tak, będzie tutaj musiał. O coś się ukłułem, bo mam krótkie takie skarpetki. Autko opuszczone. Nie wiem, co ono tutaj robi, ale cygan mi tak tylko mówi. Cicho bądź, cygan. Tak. Cygan nakładzik trochę zakurzony, taki trochę brudny. No wiadomo, no jak się jeździ kładzikiem, to wiadomo, że troszkę jest taki brudny. Ale tu jest właściciel. To jest mój rowerek, już wam pokazywałem. Nie wiem po co się wybraliśmy, ale na pewno po coś. Ogólnie nie mam żadnych pomysłów na dzisiaj, ale jedziemy sobie, pogramy w ping-ponga jeszcze na plaży, bo na plaży mamy stół do ping-ponga, taki fajny i można sobie pograć. Zaraz wracamy do domu, ja sobie wezmę tylko powerbanka, żeby mi nie rozładował się telefon i pójdę po paletki jeszcze dzisiaj, bo fajnie będzie sobie wziąć paletki i pograć chwilę. Nagram wam to wszystko, jak będziemy grali. I oczywiście bardzo dobrze dzisiaj, bardzo fajnie się czuję, to sobie jeszcze, wiecie, na luzaku, na spokojnie, nikt nie spieszy. Właśnie wyjeżdżam z podwórka cygana. No więc trzymajcie się. Widzimy się na plaży. Dobra, ogólnie jesteśmy pod moim domem. Tak wiem, pod. Wiem, co to znaczy, pod. Tak, ale to nie jest dosłownie, pod. Pod moim domem. Cygan się męczy, żeby wyjechać. No jedziemy zaraz na plażę i co mam wam mówić, będziemy grali w ping-ponga. No i później kończymy tego vloga.
Jednak się nie widzimy na plaży, tylko w moim domu. Bo jednak jeszcze zajechaliśmy i zrobiłem wam filmik, ale cygan się pyta, gdzie my jedziemy, więc już jedziemy. Ogólnie cygan mnie trochę zgubił. Tam gdzieś jest. Gdzie jest cygan? Tam jest cygan. Tam jest cygan. I dzwoniłem do niego właśnie. Ale już chyba mnie widzi. Weź tutaj, cygan! Cygan! No, sorry, musiałem krzyknąć. Bo cygan mnie po prostu nie słyszał. Kupa jakiegoś czerwonego auta. Ja sobie podjadę trochę. Jakieś dziecko się tam kąpie, nieważne. Jesteśmy już na plaży, zaraz tam. Nie wiem, gdzie jest cygan, bo cygan jedzie gdzieś daleko. Jesteśmy na plaży. Nie wiem, czy widać, czy nie, ale cygan gdzieś daleko jechał. Dobra, muszę jechać po cygana, bo on nie znajdzie mnie. A ja z wami pojadę. Z wami pojadę sobie. No nie wiem, co wam mówić mam, bo no cygan jest przy boisku. Zaraz pewno będzie do mnie dzwonił. Ale w sumie może nawet dobrze, bo pójdziemy sobie na boisko, pogramy w piłkę. Bo mam piłkę ogólnie. Dobra, jadę już do cygana, niech będzie. Chciałem zagrać w ping-ponga, ale jednak w piłkę będziemy grali. Bo cygan mnie coś nie zrozumiał. Ja mu krzyczę lewo, lewo, a ten gdzieś tam jest. O, już jest. Proszę bardzo. Tam na lewo jest stół do ping-ponga ogólnie. O. Wchodzimy sobie już na boisko, czy tam na stadion. Nie, no to jest boisko. To nie jest stadion, co ja gadam. Stadion to jest wielki, a my jesteśmy na boisku. Dobra, dawaj cygan! Cygan! Mecz! Gramy mecz 1-1. Idę na idę. Co? Dobra. Wczoraj nagrywałem piłkarzy, więc piłkę tym bardziej będę nagrywał. Jesteśmy już po grze w ping-ponga. Nie nagrywałem wam, bo byłem bardzo zmęczony i wygrał. To znaczy wygrała kapibara cyganiora. Jedziemy właśnie sobie teraz do domku już. Ja pakuję jeszcze rzeczy, ubieram kask, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Cygan tam mówi, że nie zapomnijcie wpaść na kanał do niego. Zgodzę się z tym. Nie wiem, czy mnie widzicie, czy nie. Ale już będziecie mnie widzieć. Ja już się pakuję i jadę z tą cyganiarą. Z tą cyganiarą postawię sobie ostek. O, teraz przestawię plecak. Szybko wezmę piłeczkę dam. I nagram wam jeszcze zakończenie tego filmu. A więc do zobaczenia. I co, jak ciepło? Dobra, a więc my będziemy wam kończyć ten odcinek. Jeśli zostaliście tutaj do końca, nie zapomnijcie zostawić suba, łapki w górę. I jeszcze, jeśli zostaliście tu do końca, napiszcie hashtag koniec. Wszystkie komentarze z takim hashtagiem polajkuję.
więc... A do mojego kanału też zajrzyjcie. I zapraszam do kanału Kacpra, a więc bardzo dziękuję Wam za tego vloga.